Mnie wywaliło. Coś ty? No, poważnie, cały bokiem. O kurde. No. Szok. Tu wzięło z boku, nie? Aha. I mnie centralnie w tą skarpę mnie skierowało. O kurde. No. Opanowałeś? Co? Opanowałeś? No. Spoko, nie? Nie, ciężki piach jest, nie? Bardzo ciężki, mokry. Na takie to tutaj to tak, okej. Okay. Drona wyciągnę, nakręcę coś. Co? Jak będziesz podjeżdżał. Co? Aha.
będzie latane. No, dronik, fajne ujęcia, nie? No, będzie dobrze. Zawsze wiesz, staram się teraz robić lepiej. Ale czasu zajmuje, wiesz, powiem ci jednak. Czasami film mi schodzi 5 godzin. Tak non-stop dłubania. To jest właśnie to, nie? Czasu potrzeba, nie? No. To jest właśnie to, nie? Siema, Rafał. Siema, siema, Blek. Siema. Żółwik. Opowiedz nam coś o tym sprzęcie. Co to jest? No co to jest? To jest ogólnie zeswapowany Lucky Star na silnik CB500. Ogólnie silnik nie do zatarcia, można powiedzieć. Nie? I to jest silnik od? Hondy CB500. Czyli od ściga. No, no dokładnie. A powiedz, ile za niego dałeś i wcześniej jaką miał pojemność? No ogólnie pierwszy co, to oryginał to jest Lucky Stary 300. No kosztował mnie w granicach tam 9000. No i wiadomo, no zeswapowanie można powiedzieć tyle samo można było dołożyć i kupić, nie? Wszystko. Czyli drugie 9? Czyli następne tam na przykład około 10 tysięcy, nie? A no. To kosztowne to jest. Ale ładnie jest zrobiony, wiesz? Ja Lucky Starem ostatnio jeździłem, ale automatem, wiesz? 400. Powiem ci. No to jeszcze w automacie wychodzą właśnie 400, bo jeszcze 450 to już jest manual, nie? Rozumiem. 250, 300 i 400 to w automacie wychodziło, a już 450 to już manualnie. A ale ile lat go masz? Ogólnie 300 no. To te silniki to wadliwe są ogólnie. Nie? Aha, czyli no, od razu taki kupić, pojeździć trochę i swapa. No, tylko od razu robić swapa. Najlepsza rama, można powiedzieć, pod to i mocna i... Nic, a ramę coś przerabiałeś? Nie, tylko jest ogólnie wzmocniona i co? I inny kolor poszedł, nie? Proszkowo, nie? Mhm. A coś obniżane, podwyższane? Nie, silnik jest, ładnie wszedł. Tak, wszystko oryginał, nie? Mhm. Z napędem wszystko spasowane jest, wszystko nie ma żadnych spasowane. Problemów. Ile biegów ona ma? 6. 6. Który to rok jest? 94. O, ale zobaczcie jaki kozak, słuchaj. No silnik zadbany, nie? Nie do zajechania po prostu teraz. I okleina fajna, no po prostu petarda. Okleina to cały daje efekt ogólnie, nie? Kłada. Mhm. To... No i też kosztuje, nie? Ile dałeś za okleinę? No z 8 stówek, nie? O, to dużo. Za moją 670 dałem, to nie wiem dlaczego. No bo tutaj ten wchodzi fluo, nie? A też fluo miałem. I dodatkowe zabezpieczenie. A powiedz, od tamtej pory nic nie robiłeś, tak? Silnik? Nie. Ile lat jeździsz już? No, to będzie drugi rok, nie? Drugi rok. No. Na tym silniku, nie? Mhm. Co? Tylko... Zarejestrowany oczywiście. Tak. No, sobie gdzie chcesz, to jedziesz, nie? Mhm. Fajnie. Czyli 20 tysięcy trzeba liczyć. No, na dobrego, do dobrej firmy, która robi, no to trzeba tyle liczyć, nie? Mhm. Fajnie. A słuchaj, a no nie wiem, dałbyś się przejechać? No oczywiście. Przetestować? No oczywiście. Dobra, mam nadzieję, że się dobre nie... W dobre ręce daje, nie? Co? W dobre ręce daje. A, o, dzięki. A z dwójki na koło idzie? No idzie, tylko trzeba... Ja ogólnie się uczę, nie? Aha. Ciężko, bo ogólnie to ma to, że jest ogólnie ciężki, nie? Ile waży? Ciężko go podnieść, nie? Ile waży? No coś około 200. O. No. A Raptor ile? No właśnie nie wiem, ale Raptor, ogólnie Raptor jest inaczej to wyważony, zrobiona ta... Środek ciężkości? No, dokładnie, nie? Dobra.
Dobra, jak go zapalamy? I resztę w dół, nie? Jeszcze raz? Jedynka w górę, reszta w dół, nie? O, odwrotnie. Tak, no. Jak się go odpala? No, kluczyk? Sobie tu na raz. Tu sobie sprawdzę, czy N to jest na luzie, nie? O, jest na luzie. Mhm. I sobie tu rozrusznik. Bez sprzęgła. O, a tu się wyłącza? Nie. Przekręcam. Kluczykiem, nie? Aha. Tylko bez sprzęgła możesz, nie? Normalnie. Aha, dobra. Jak jest N-ka na luzie, to tego, nie? Na biegu też odpali? Tak. Ale ten wydech fajnie gada, wiesz? Te podjazdy na dwójce? Ale luzu chyba nie miałem. Powiem ci tak. Powiem ci tak. No moja u mnie jest mocniejsza dwójka, ale fajnie. U mnie to dwójką to tak. Nie wiem. Tu nie miałem odwagi może tak szybko najechać, wiesz? Żeby szybciej tego podjazda zrobić. Ale jak wjedzie w piach, to idzie tam. W ogóle ją mnie nie przydusza. I w ogóle fajnie, fajna pozycja stojąca jest, patrz. Lepsza niż u mnie w Raptorze. Nie wiem dlaczego. Rozumiesz, mogę się tu zaprzeć o to dobrze. No. Nie wiem dlaczego ja tak mam, inaczej trochę, ale jest fajnie. Można bąki na stojąco sadzić. Ale faktycznie z dwójki by było słabo ją wyrwać. Trzeba by było się bardzo postarać. Ale ten wydech to po prostu jest... Pasowy, nie? Dominator, nie? Konkret. No, konkret. Czuć po prostu, że to jedzie. Fajne. Powiem ci, że... No, taka CB500 ta robi robotę, nie? No. Nie bałeś się przy tym swapowaniu? No, ja do dobrej firmy dałem, do dobrej. Więc chłopak naprawdę robi dobrą robotę, nie? O. Czyli... Ja powiem wam szczerze, że warto takiego Lucky Strike'a i przeswapować. Bo teraz już na przykład za Raptora to trzeba dać o wiele więcej. No. Za 20 to już się nie kupi. Dokładnie. Tu masz pełne papiery. A chcesz się motocyklem moim przejechać? Nie, lepiej nie. Siemanko! Siema! O! Fajne. A zobaczę jakie zawieszenie masz. Takie miękkie jak moje. Twardsze masz, wiesz? Twardsze, no. No, moje jest mięciutkie. Sprzęgiełko fajnie chodzi. Też limka jest, nie?
no, tylko pełno piachu, nie? Po no, 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 no. Piachu, nie? Więc oczywiście polecam, nie? CB500. CB500, polecamy. Polecam. Nie, oni przyjadą, no. Nie, nie boją się. O, ja też tu wjechałem. Dobra, trochę motocyklem teraz. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. Oh,